Dzień dobry kochani, witam was serdecznie w kolejnym vlogu. Ja jestem jeszcze w piżamie. Myślałam, że o tej porze to już miałam wszystko zrobione, co zrobić muszę. Ale często też jest tak, że planować to ja sobie mogę. A tam wiecie, dzień przynosi swoje. Ale jest właśnie w końcu ta chwila w ciągu dnia, że mogę się troszkę ogarnąć. I zaczynam od włosów. Krok numer 3 z Olaplex już jest praktycznie na wykończeniu, ale kupiłam też jakby numer 0. Jest to tak naprawdę jakby primer, który nakładamy właśnie na suche włosy. Ja tak może od ucha w dół, czyli na te części najbardziej ostatnio rozjaśnione. I po 10 minutach na to nałożę właśnie tą trójkę. Zwinę włosy w kokon? W kokon? Nie w tubę. W koka. Zwinę włosy w koka. I będę w tym chodziła dobre kilka godzin, bo producent mówi 10 minut, z tego co wiem najlepsze rezultaty są po 40, przynajmniej tak jest u mnie, ale ja sobie nałożę samopalacz na 2 godziny i w ciągu tych 2 godzin chcę zrobić gołąbki. Też wam pokażę, jak te gołąbki robić będę. Też dam znać, jak moje wrażenia po tych produktach. A, czekajcie, wzięłam też do łazienki, bo ogólnie z Olaplex ja mam kilka rzeczy. Mam jeszcze szampon, który bardzo lubię, który mi się super sprawdza. Mam krok numer 6, taki wygładzacz, mam jeszcze olejek, ale kupiłam sobie też właśnie mocno wyżerającą maskę z Olaplex, więc tam naprawdę nie mam chyba tylko... Czuga nie mam. Odżywki. Czy czegoś jeszcze nie mam, ale ogólnie jest to marka, która mnie kusi, której produkty mi się sprawdzają, także to też Cię pewnie użyję, bo czuję, że moje włosy potrzebują turbomocnego nawilżenia. I jak już tak jesteśmy przy zlewie, to Wam jeszcze raz pokażę produkty do opalania, które używam. To jest ten mus właśnie z Bondi Sun, to jest ten jednogodzinny. Ale ja go tak będę trzymała pewnie z 2-3 godziny. Nałożę sobie po prostu gąbką na ręce i na nogi, trochę na dekolt. Mam trochę opaloną twarz, ale też właśnie wczoraj na twarz dawałam ten produkt z Clarins. To już wszystko pozdzierane, ale sobie wpiszecie Clarins Liquid Self Tanning, to Wam wyskoczy właśnie ten produkt, tylko w nowym opakowaniu. Także to opakowanie już, nie wiem, z 1,5 roku. I tak jak mówię, ja mam twarz trochę opaloną wakacjami, trochę tym produktem, ale właśnie mam ochotę troszkę się jeszcze opalić na rękach i na nogach, więc użyję tego Bondi Sands. Ostatnio chyba ja dużo rzeczy kupuję na tej stronie Just My Look, zwłaszcza jeśli chodzi o Essence. Zresztą Olaplex też tam kupiłam i był 20% tańszy i chyba z Bondi Sands też widziałam tam produkty, też są o wiele tańsze, więc jak szukacie czegoś poza, nie wiem, Essence czy Catrice z pielęgnacji, to zobaczcie sobie na tamtej stronie, bo naprawdę tam są wiecznie przeceny. Bez żadnych kodów, bez niczego. Także ja się biorę za ogarnianie. Dobra, kłamie. Jeszcze jedna rzecz, co chciałam pokazać, bo mówiłam do Andrzeja, żeby nie wrzucał opakowania. Zbliża się nasza rocznica ślubu i kupiłam właśnie mu zapach. To jest Tiffany For Him. Także tu jest taka tubka. 50? Nie, 30. 30 mówiłam. I tu znowu znalazłam na look... Nie, na chwilę nie znalazłam tani, miałam jeszcze jakiś kupon na 5 funtów, więc w sumie chyba niecałe 40 funtów za 30 dałam. I jeśli chodzi o opakowanie, bardzo ładne, klasyczne odcień Tiffany Blue jest inspiracją na moje najnowsze paznokcie. Zobaczymy, co tam będę miała zrobione ostatecznie, ale jeśli chodzi o ten zapach, jeśli lubicie podobne męskie zapachy, jak te, które Wam kiedyś pokazywałam i polecałam, to myślę, że to się Wam też spodoba nawet jeszcze bardziej. Dobra, weszłam na stronę fragrantica.pl, też jest polska strona i tutaj właśnie można przeczytać, że drzewne akordy, ciepły korzeń, aromatyczne, cytrusowe, świeże. To też zawsze jest taka fajna. O, mandarynka, imbir, kardamon, cyprys, jałowiec, wetyverian, sekwoja, drzewo sandałowe. Także jest to takie właśnie lekko słodkie i drzewne i takie świeże. Bardzo ładny zapach, bardzo Wam polecam, jeśli szukacie czegoś na prezent dla faceta. A co to za skwareczka? Opalam się, w sensie buzię już mam, miałam opaloną buzię po wakacjach, ale sobie jeszcze dałam warstwę tego Clarinsa,
ale tutaj na rękach pracuje mi samoopalacz, na nogach tak samo, tak mam taką luźną bluzkę. Trochę mi wyskoczyło też plam takich, wiecie, na słońcu. O, tutaj też to widać. Ale tak to jest, jak się nie myśli o tym, żeby dołożyć SPF-u na twarz. A tam w tle mam rzecz na gołąbki. To jest taki przepis modyfikowany. Może komuś się przyda. Jak pokazywałam na Instagramie jakiś czas temu, jak robiłam gdzieś 3-4 tygodnie temu, to sporo osób pytało i chciało się, żebym ten przepis zapisała, ale że ja raczej na story nie zapisuję tych przepisów, to pomyślałam, że Wam pokażę tutaj na vlogu. Także składnikowo tak to wygląda i to będzie taki obiad pewnie na 4 dni. Bo jak ja zrobię gołąbków, to zawsze wychodzi tyle, że ciężko jest je przejeść, a czasem nawet jeszcze mrożę. Dobra, już powiem, co tutaj mam. Mam tutaj, jaka to jest paczka? Czy to jest 200, nie, 500, to kilogram mięsa? Dobra, to kilogram, bo już rozmrożone. Kilogram mięsa wieprzowego, tylko widzę, że tutaj Andrzej wziął to 5%. Lepsze jest trochę tłustsze mięso, bo jest takie 5%, czy właśnie z indyka, czy jakiś tam, nie wiem, broń Boże, z kurczaka, to jest strasznie suche. Tutaj potrzeba trochę tłuszczu. Więc mamy kilogram mięsa mielonego. Mamy główkę białej kapusty, którą ja teraz właśnie pokroję, poszatkuję, zaleję wrzątkiem i chwilę podgotuję, żeby zmiękło. Mam też tutaj ryż. Ja osobiście nie znoszę takiego luźnego ryżu. Wolę taki w woreczkach, bo dwa worki sobie zagotuję. Nic mi się nie klei, no ale Andrzej zawsze kupuje ten, więc po prostu taką większą szklankę, która jest 0,33, wybiorę sobie, przepłukam, wstawię do osolonej wody, zagotuję i jak te dwie rzeczy właśnie już będą podgotowane, bo niektórzy wiem, że dają surowe, ja daję zawsze lekko podgotowany, ten ryż dosłownie jest 4 minuty, go podgotuję, przepłukam go wodą i kiedy on jest właśnie już ugotowany i ostudzony, to mieszam razem z mięsem, tak samo kapusta jest ostudzona, przeważnie robię tak, że wykładam to, co tutaj mam na 2-3 talerze, daję na ogródek, żeby, wiecie, żeby to szybciej właśnie się ostudziło, no i tutaj na pewno sobie jeszcze podsmażę dwie białe cebule i dam też myślę tutaj resztę tego czosnku. I to wszystko właśnie wymieszam i przeważnie wbijam jeszcze na taką ilość dwa jajka i daję tak około 3-4 duże łyżki bułki tartej i przyprawiam to papryką słodką, tak myślę, że z pół opakowania tego mi pójdzie. Chciałam powiedzieć, że przyprawiam jeszcze wegetą, ale nie mam wegety. Nie wiem, co się stało, że nie mam w domu wegety, więc będzie sól, pieprz, papryka i jeśli chodzi o sos. Bo sos jest po prostu sztosem, jest najlepszy. Więc tak, 3 cebule, może nawet 4, tak myślę, bo patrząc na ile z puszek, im więcej dacie, tym lepiej, więc tutaj sobie za chwilę jeszcze jedną dołożę. Więc 4 białe cebule, nie mam więcej czosnku, więc użyję tego po prostu granulowanego, suszonego. Pokroję na grubsze kawałki, tylko żeby się ta cebula zeszkliła i na taką zeszkloną cebulę właśnie wrzucę 6 puszek krojonych pomidorów i jedną passatę. Nieraz nadawałam z 8 puszek pomidorów albo 7 puszek pomidorów, tak, żeby taka była, do tego musi być dużo, tak, bo to musi być sos, który się zredukuje i który też później jest do polania, więc nawet nie wiem, czy dorzucę tutaj jeszcze jednej puszki, bo zawsze lepiej więcej mieć, sos lepiej mieć więcej niż mniej, bo z 2 puszek to tam, wiecie, to tam sobie można. To musi być konkretnie, na bogato albo wcale. Więc jeszcze jedną tutaj puszkę dołożę, bo jest więcej mięsa niż myślałam, więc będzie 7 puszek chop chop i jedna passata. I tutaj jeszcze właśnie jak widzicie mam pietruszkę, więc myślę, że tak właśnie, chociaż w sumie dosyć duże są, więc chyba jedną sobie po prostu umyję, pokroję i zamrożę, a jedną całą po prostu, cały pęczek wrzucę do sosu, a drugi cały pęczek tak pokroję drobno do mięsa. Także tą jedną odłożę do zamrożenia. To się przyda, bo przeważnie kupujemy w polskim sklepie, ale właśnie Andrzej wczoraj w Tesco. I kiedy cebula się zeszkli, wrzucę wszystkie te pomidory. To mi się właśnie zacznie redukować na połowie mocy, że tak powiem, kuchenki. Ja to później wszystko po prostu zblenduję, bo zależy mi na tym, że ten sos był taki gładki. I wrzucę jeszcze, jeśli chodzi o przyprawy, całą paczkę papryki wędzonej. Jak nie macie dostępu do tej, na przykład, nie wiem, z Kamisa,
to w Tesco też na tym dziale, gdzie są przyprawy, też jest papryka wędzona w o wiele większej paczce i też jest bardzo, bardzo fajna. I tutaj ta papryka wędzona właśnie, świeża pietruszka i ten czosnek robią robotę. Więc później, jak ja to robię, formuję kulki, lekko podsmażam, żeby to mi się tak wszystko fajnie zbiło, zalewam sosem i do piekarnika. Mam dwie duże fajne takie... dwa duże naczynia żaroodporne i na jakieś 40 minut na 170-180 stopni to wstawiam i gotuję do tego jeszcze ziemniaki, bo mój Andrzej lubi tego typu dania, właśnie czy to gąbki, czy bigos, czy leczo z ziemniakami. Dla mnie to jest zawsze zdanie samo w sobie, no ale tutaj są jeszcze ziemniaki, więc jest godzina 13:59. Ja mam dwutygodniowe zaległości w słuchaniu podcastów, więc absolutnie mam czego słuchać w tle, także biorę się do roboty i akurat w ten czas, gdzie pewnie tutaj te 2 godziny postoję, patrzcie jakie mam nogi, to jak zmyję, to na pewno to opalenizm będzie jaśniejsze, z tym, że mówię, ja też byłam trochę po wakacjach opalona, bo mieliśmy super pogodę, ale to posiedzi i za niedługo właśnie będę zmywać, także 2 w 1. Jest godzina dokładnie 16:06, także 2 godziny mi zleciały w tle oczywiście podcast. I powiem wam, że kilogram mięsa to jest za dużo, mi wyszło 27 gołąbków, takich, to mówię, jak pięść, więc... tutaj normalnie wychodzi mi tyle, że mam 2 pełne właśnie tacki, znaczy się te foremki, ta jest większa, tu wchodzą po 3, tu po 2, ale że wyszło mi tego tak dużo, to jeszcze tutaj w tych foremkach, co mamy chleb, mam jeszcze 8 tych gołąbków. Tam jeszcze mi zostało sosu, także konsystencja sosu, jak widzicie, jest taka już trochę gęstsza. Ja oczywiście wszystko zblendowałam i tak myślałam, że no my tego nie przyjemy. Mrozić też gołąbki w takiej ilości to trochę słabo, więc na pewno wiem, gdzie dzisiaj wezmę tą jedną rynienkę, także muszę to wstawić do piekarnika, żeby wyrobić się ze wszystkim, bo na 30-40 minut to wszystko musi być w piekarniku, a druga tura pewnie będzie później jakby dorzucona, bo ja też mam tak, że nie wstawiam nigdy, inaczej, ja mam tyle miejsca w piekarniku, że mogę zrobić jakby dwa poziomy i wstawić wszystko na raz, ale ja nie lubię włączyć termobiegu, tylko góra-dół i też mam wrażenie, że przez to, jak wstawiam 2 poziomy, to te rzeczy, to jedzenie byłoby w środku niezrobione. Nie wiem, czy wy też tak robicie, więc będę wszystko jeszcze piekła na 2 razy, a ziemniaki już później Andrzej obierze, bo ja się nie wyrobię. Tutaj mi się parzy druga kawka. Malnie tam w tle piję. Taki sobie piękny kubek z Cornwalli przywiozłam z jakiegoś takiego lokalnego sklepiku. I też zawsze lubię sobie przywieźć jakieś, jak to mówię, smaki z wakacji. I to jest taki właśnie robiony właśnie tak lokalnie w Cornwalli produkt. I to jest właśnie masło orzechowe z kokosem. Przepyszne, zresztą to już z użycia jest widoczne po prostu na tosty codziennie, to wędruje, czy do owsianki. Także będziecie w Cornwalli w takich właśnie... że powiem, osiedlowych, małych sklepikach, jakichś takich piekarniach, o słowa mi brakło, to kupcie, bo jest naprawdę przepyszne. I tutaj też dżem, też właśnie taki, można powiedzieć, o, lokalny, czemu tutaj fokus nie łapie, o, dosyć słodki, ale właśnie tak na tosta, rozsmarowana cienka warstwa, przepyszne, także to codziennie rano wędruje na chleb. Paznokcie nowe, zrobione. Byłam u Ani, Słowianki. Pięknie wyglądają. Właśnie chciałam taki Tiffany Blue, no i się udało, pod kolor bluzy. Także perfekcyjne. I chciałam właśnie też takiego, no, Frencha Baby Boomera, bo te muszą mi na miesiąc wystarczyć, bo właśnie dopiero za miesiąc mam następną wizytę, a tak normalnie to chodzę co 3 tygodnie, także no, idealne. Dzień następny. Widzę, że mam 6% baterii, także powiem, co muszę powiedzieć, i aparat do ładowania. Mam jednego kwiatka, który ostatnio się trochę obraził. Myślę, że po prostu był niepodlany, bo on lubi wilgoć. Tutaj mam z tyłu, bo był tam na dole, na ziemi, mam tutaj tą taką karteczkę właśnie, co to jest za rodzaj, i muszę chyba trochę o nim poczytać.
Ale co wam chcę pokazać, to właśnie, że powkładałam we wszystkie kwiaty taką odżywkę. O, to jest dokładnie ta odżywka. I my ją kupujemy w sklepie właśnie tym ogrodniczym w Dobisie. I myślę, że to raczej nie jest trudno dostępne, bo to nie jest jakaś marka własna. I my właśnie już od dłuższego czasu kupujemy te odżywki. No i myślę, że całkiem kwiatki nasze je lubią. I ona wystarcza naprawdę, nie wiem, na kilka tygodni. W sumie nie wiem, jaki to jest. Niby 3-4 tygodnie, myślę, że nawet dłużej. Także jak szukacie odżywek do roślin, to wam mogę polecić. One są po prostu, tak wiecie, powsadzane, ale ciemno. One są po prostu powsadzane gdzieś z tyłu, żeby nie były tak widoczne. Ale z takich mega ekscytujących rzeczy, poza mańkiem, który się tutaj teraz tutaj mamla. Mamlasz się? Trzeba cię pogłaskać. Po buźku. O, idzie zazdrość. Idzie, nie? Idzie zazdrość. Będzie maniu tak. Zgniotła. Idzie tego. Tutaj jest ten nasz kącik kwiatowy. Tutaj też mam takiego jednego długiego kwiatka. Ale w tym kąciku za niedługo stanie kwietnik. Tak, dobrze słyszycie. Może się tak w ogóle to obrócę. Dzisiaj jest ten dzień, żeby sobie robiła makijaż, taki jest plan. Idę do pracy, więc mam to się trochę podmalować, ale tam właśnie w rogu stanie kwietnik. Taka tradycyjna polska rura z kwiatami. Mam nadzieję, że będzie to spełnienie moich oczekiwań, bo ja już o tym kwietniku mówię chyba od półtora roku. No i gdzieś tam szukaliśmy, od czasu do czasu googlowaliśmy i nigdzie nie było tego, co chcieliśmy, bo to z reguły były takie właśnie aby półki na kwiatki, a nie było takiego tradycyjnego polskiego kwietnika. No i co zrobiliśmy? Andrzej zamówił chyba na Allegro, właśnie z wysyłką do Polski. No i tam właśnie z Polski kurier wczoraj odebrał ten kwietnik. Jak przyjdzie, to wam pokażę. Więc jak przyjdzie, tam u was miejsce na 6 kwiatków, to na pewno jednym z nich będzie ten właśnie tutaj, który mówiłam, że troszkę jest do podratowania. Na pewno mam na swoich liście pieniążka. No i co jeszcze, to nie wiem, pewnie w Dobisie coś znajdziemy. Także jestem mega podjarana, że będę tutaj za niedługo miała taką właśnie zieloną rurę z kwiatkami, bo to jest taki dobry punkt w domu, myślę, jeśli chodzi o kwiaty. Także się mega, mega cieszę. Nie wiem, czy wy też macie kwietniki. Ja myślę, że w zeszłym roku wiele osób właśnie chwyciło taką fazę na kwiatki na pierwszym lockdownie, ale tak, na ogródku mamy kilka nowych rzeczy, ogólnie wszystko pięknie kwitnie. Czekajcie, może wyjdę i wam pokażę. Tutaj doniczki po prostu żyją pełnią życia. O, tutaj tak samo, te kwiaty, ale najlepsze jest tutaj. Czekajcie, muszę trochę przyciemnić chyba. Patrzcie, jak one się rozrosły. Po prostu szaleństwo. Po prawie 2 tygodniach mój pierwszy makijaż zrobiony. Ja jestem w studiu, jak widać. Byłam w Tesco wcześniej po jakieś słodycze i po kwiatki. Bardzo lubię kupować goździki, bo to są kwiaty, które bardzo długo stoją. A też jakiś czas temu wam pokazywałam, że kupiłam taki wazon w TK Maxie za 6 funtów. Także już sobie te goździki tutaj postawię i sobie zaczynam się powoli tutaj szykować. Przyjechałam też do pracy wcześniej, bo właśnie chciałam, wiecie, przewietrzyć, zmyć podłogę, naszykować tutaj elegancko wszystko. Nie, żebym tego nie zrobiła przed wyjazdem, ale jestem taka, że no ja lubię mieć w domu czysto, w pracy czysto. Dobra, tutaj już odżywkę sobie sypiemy. Taki pro tip kwiatkowy, że jeśli nie macie odżywek do kwiatów, a na spiecie trochę, nie wiem, cukru, czy wlejecie lemoniady, to też kwiatki to lubią, takie cięte, bo no to chodzi o cukier, tak? Więc jak wymieniam wodę, to też często, gęsto właśnie łyżeczkę małą cukru wsypuję. Także tutaj zawsze mam jakieś jola. Pokazywała, że ona zawsze ściąga te liście właśnie, o, liście z kwiatów, bo wtedy dłużej stoją, albo coś innego powiedziała, ale od kiedy to właśnie usłyszałam, to też tak robię.
Zwłaszcza jeśli mam taki wazon, że widać właśnie łodygi na dole. Tutaj nie widać, no ale też to jakby bardziej pozwala mi... Co mi tak wszystko z rąk leci? Też mi bardziej pozwala zapanować jakby tutaj nad tą objętością. Czekajcie, czekajcie. O. Chociaż nawet nie wiem, czy nie przestawię do drugiego wazonu, bo tutaj takie ściśnięte trochę za bardzo one są. Tak to sztywno wygląda. A mam jeszcze jeden wazon, który kupowałam tutaj właśnie, jak się przenosiłam. Taki szerszy. Czekajcie, zobaczę. Zadecydujemy wspólnie, w sensie ja przy was. Tutaj mógł być nawet jeszcze niższy wazon. Ale myślę, że w tym wyglądają korzystniej. Także przelewam wodę. O, już z odżywką. Cyk. Wszystko. No i muszę jeszcze ten. Muszę jeszcze kwiatki podlać, bo już chwilę wody nie widziały, także też to zrobię. I jakoś tak. Nie, ta pogoda taka dziwna. Jak jechałam do pracy, to było takie oberwanie chmury i tęcza. Że myślałam, że strzelę sobie Red Bulla. Miałam taki dłuższy okres, że jeśli czułam tylko zapach napojów energetycznych, to od razu bolała mnie głowa. A teraz, jak od czasu do czasu mam ochotę, to ze smakiem wypiję. Tutaj wam pokażę. Naprzeciwko mnie, tu, o, jest, w sensie nie te takie rudy budynek, bo to jest inny. Jakby, to jest inny czy nie? To nie, to jest Council. W sensie, o, nie ten mniejszy. Dobra, nieważne. Tam, gdzie widzicie te balkony. To jest stary budynek właśnie Council. I u samej góry mieszkania to są oczywiście penthouse. Jest opis właśnie penthouse w centrum z widokiem na miasto. Tak sobie myślę, że ci, co mają jakby nie z tej strony jakby na mnie, tylko jakby po drugiej stronie, to mają faktycznie widok na katedrę. Tak mi się wydaje. A tutaj z drugiej strony raczej ten widok na centrum jest średni. Ja tutaj lubię tą miejscówkę, bo są dachy, tu jest biblioteka, a tu jest takie piękne studio. Wiecie, są chyba 3 lub 4 certyfikaty, które nie są w ramkach, bo cały czas zapominam o zakupie ramek. I jeśli chodzi już o te piwonie, bo też czasem mnie pytacie, to jak widzicie, ta jedna, jakby tak najbardziej z niej liście opadły, jeśli chodzi o te dolne, ale nie jest w żadnym stopniu, nie wiem, przeszkadzające mi czy denerwujące mnie. Także ja dzisiaj mam taką stolówkę do pracy typu getry i bluza. Bluza i paznokcie, maci maci. Także ja tutaj ogarniam. Muszę jeszcze, zanim zacznę, nagrać jedną wiadomość głosową. Bo chcę skorzystać właśnie z chwili ciszy. Także nawet nie włączyłam radia, tylko po prostu chcę, tak wiecie, poczilować chwilę, zanim zacznę pracę. W tym tygodniu mam też taki fajny tydzień, że jeśli chodzi o klientki na brwi, to mam same takie stałe klientki, więc żadnego stresu, wszystko wiem i tak dalej, co i jak. A w sobotę mam analizy, 2, a później jeszcze jedna właśnie klientka dostaje na warsztaty. Podejrzewam, że można to ogląda, także pozdrawiam. I przyszły tydzień też jest dosyć intensywny. A, i jeszcze ostatnio, siorbę sytko. To są dobre. Pytałam was ostatnio o polskie meble. Polskie meble i kupiłam właśnie wersalkę na stronie Furnipol. Ma być po weekendzie już dostarczona, bo było kilka mebli takich właśnie z opcją do dostawa do 7 dni, a nie tam wiecie, do 30, 80 czy 150. Także kupiłam wersalkę. Także się mega, mega cieszę właśnie. I właśnie sporo z was pytało o to na Instagramie, co mi inne dziewczyny polecają, żebym dała znać, więc daję znać. Ale też pewnie przyjdzie, to wam może ją pokażę. Mam nadzieję, że będzie dosyć taka, wiecie, taka sztywna, nie jakaś taka miękka, zapadająca się poducha. Także to chyba tyle, co chciałam powiedzieć. 6 minut. Kończę vloga galaretką. Tam jest wiśniowa, tu jest truskawkowa. Wrzuciłam do truskawkowej jeszcze trochę borówek.
żeby rozróżnić, który smak jest który, bo obydwie różowe. Także u mnie lato to zawsze jest sezon na galaretkę. Także do zobaczenia w kolejnym vlogu. Dzisiaj mam w planie nagrywać oby następnego. Także do zobaczenia niedługo. Buziaki!